Halo drodzy widzowie, jestem Michał Wolfram i dzisiaj witam Was w nowym odcinku nagrywanym na macOSie High Sierra. Jest to macOS, który wyszedł właśnie kilka dni temu wraz z premierą flagowego iPhone'a X. Natomiast dzisiaj sobie pogramy jak zwykle w Kocusie. Będzie dosyć nietypowo, ale to zobaczycie już za momencik. Ok, jesteśmy już w kocuszkach, a dzisiaj jest nietypowo, między innymi dlatego, że jest ze mną mój drogi kolega, współpracownik, przyjaciel z WTC, Filip Walkowski. Przywitaj się. No, osiemka. No. I dzisiaj jesteśmy na naszym super zmodowanym serwerze, gdzie są takie super sprawy, jak na przykład ten oto magiczny stół, który służy do tworzenia naszego jutra. Haha, żartowałem. Służy do przemiany itemów na wartość, dzięki czemu przypuśćmy, jeżeli i dzięki temu służy do wymiany itemów. Załóżmy, że wykopaliśmy 15 skrzynek kobla, no to możemy to zamienić na diamenty. Jeżeli przypuśćmy, mamy bardzo mało szczęścia, tak jak ja, jesteście przegrywem życiowym, to możecie sobie wykopać kobla, wyżebrać od kogoś diaksa, wsadzić do tej maszyny, żeby jednego diaksa się ta maszyna nauczyła, a potem kobla, który wykopiecie, maniacząc po nocach w klocki, możecie wsadzić tutaj i przemienić to na diaksy. Diaks to jest 8172 EMC, natomiast kobl to jest 1, no ale wiecie co, jeżeli nie macie szczęścia rzeczywiście, to 8072 cobblestone to nie jest aż tak w końcu dużo. Więc tak to wygląda. U mnie się niewiele zmieniło poza tym stołem. I chyba poza tym, że Optifine wgrałem, ale to chyba już widzieliście, ale nie jestem pewien aż tak do końca. Czy o tym wiedzieliście, że mam Optifine? Dobra. Moda na bycie cieślą już widzieliście w specjalu z okazji 7 odcinka i tego, że się w ogóle pojawiły mody na tym serwerze. Natomiast... Aha, jeszcze coś wam jednego pokażę. Tutaj powstał nowy korytarz i w tym korytarzu jest magiczne wejście w lewo, gdzie jest enchant, tak. Po raz pierwszy zacząłem w Minecrafcie enchantować teraz, w 2017, a gram od 2011. Więc pierwszą rzeczą, jaką sobie enchantowałem, to jest kill-off, który ma Unbreaking 3. To jest diamentowy kill-off zwykły, ponieważ jeszcze nie zdobyłem surowców z Tinker's Construct, które są niezbędne do tego, żeby tworzyć te fajne narzędzia, które bardzo fajnie się reperuje, a jeszcze lepiej ulepsza. Tutaj pozostała taka pozostałość po tym modzie, znaczy po pluginie, który dodaje różnorakie skille i klikając narzędziem na ten klocek można było je naprawiać. Niestety już ten plugin nie działa, ponieważ jesteśmy na innym silniku, przedtem byliśmy na Spigocie, czyli silniku pluginowym, który umożliwiał wsparcie dla pluginów w klockach, a teraz jesteśmy na silniku Sponge, jesteśmy na silniku Forge, do którego jest dograny mod Sponge, który symuluje część pluginów z Bookkita, ale niestety nie da się pluginów na tym silniku wgrać. Braciszek do mnie w tej chwili pisze. Miejmy nadzieję, że tam wszystko u ciebie będzie dobrze, bo jak słyszałem, zbierasz zęby z podłogi. Ale nie za bardzo mogę teraz ci odpisać. Nie wiem, czy tam Filip napisze na posie, że nagrywam odcinek czy coś. Czy zegarkowi podyktuję, chociaż też mam taką możliwość. Dobra. Dlaczego też dograłem tą paczkę modów i dlaczego w ogóle mody się pojawiły na tym serwerze? Z kilku powodów. Po pierwsze, już trochę mi się nudziło. A po drugie, chcę w końcu wykopać tunel do naszego zachodniego przyjaciela. O, popatrzcie. Jeszcze jakiś czas temu to byłoby dla mnie święto narodowe, że pojawił się slime w ogóle na moim wczycia. Ale teraz aż nie wylatuje tak z tego powodu. O, więc jest. Ponieważ wczytałem sobie te wypłaciny slajmowe do systemu, dzięki czemu mogę to, co ze slajma wypada, sobie wyczarować, wsadzając tam różne diamenty czy obsydian, który jest też bardzo wysoko ceniony. Blok obsydianu 64 jednostki kosztuje.
Natomiast jedna wypocina ze slime'a 32 jednostki, więc to jest w miarę fajna sprawa. Właśnie dlatego, że obsydian bardzo często jest dostępny, bo w kopalniach się go bardzo dużo pojawia z uwagi na lawę, którą można fajnie sobie za pomocą wody, znaczy którą można za pomocą wody właśnie osuszyć i przebić obsydian, bądź po prostu tego obsydianu się dosyć dużo tam pojawia. Nie wiem, czy widzieliście moją odnowioną farmę. Chyba wam kiedyś ją pokazywałem. Nie wiem, czy aż w takim stopniu, ale no, ta farma już jest tutaj w dosyć fajnym stanie. Jak widzicie, dużo jest tutaj już zrobione, ale ja tego nie zbieram, ponieważ mogę sobie jedzenie wyczarować. Ten moc troszeczkę mnie tak rozleniwił, niestety, przez to, że mogę sobie bardzo dużo rzeczy wyczarować, a nie zdobywam ich tak od zera. Całe szczęście, na przykład żelazo, znaczy ruda żelaza nie ma sobie żadnej wartości, muszę ją przepalać. W ogóle rudy nie mają żadnej wartości, dzięki czemu dopiero trzeba robić maszyny, które to przepalają i dopiero potem można posadzić w system. Więc to jest też ciekawa sprawa. Dobra. A co tam dzieje, Filipie? W klocusiach? A no, wszystko w porządku. Tutaj mam automatyzację wszystkiego. Jak coś, to możesz zawsze przyjść. Zaraz się do ciebie przeteleportuję. Ogólnie dodałem kilka komend i trochę czasu zajęło mi zrobienie tego, żeby komendy działały, żeby można mieć permisję na takie rzeczy. Zrobimy ze sławki, bo troszkę kiepsko słyszę, bo Mac już się głosi. Aj, sorry, jumpscare troszeczkę, przez to, że sławki upadły w opakowaniu na stół. Ale dobra, ale składam i wciśniemy. Input, output i zapętlić. TPA F. No i lecimy do Filipa. Proszę bardzo. Musimy się ładować. Wow! Fajnie, fajnie. Kompas troszeczkę nie wyszukuje ci tych ród. Bo chyba już trochę. Nie, już tam mam wszystko wykopane. No, trochę ich już tam pokopałeś. Natomiast on chyba pokazuje tylko wtedy, kiedy jest to jakby wygenerowane i nie pokazuje na tym fragmencie, gdzie jeszcze nie jest wygenerowane, nie? No, a coś mi pokazuje, coś mi pokazuje? W tamtą stronę coś powinno być. Coś mi pokazuje, no to lećmy. No to mogę tam przelecieć. Widzicie, widzowie. Filip się ma lepiej, bo ma lotki i może sobie na łódkach lecieć. Fajnie, że jest ten kompan, że ma sobie po prostu te zdobyć za pomocą tego kompasu. Fajnie by jakby był taki kompas na diamenty. Bo wtedy miałbym troszeczkę więcej szczęścia. A jestem takim nieudacznikiem i diamenty bardzo ciężko mi się wydobywa. Na przykład taki Noczu, czy brat, czy nawet Polczyk wydobywają diamenty bardzo łatwo i mają wielkie szczęście, że nie trafiają. A u mnie jest troszeczkę inaczej. Momencik, muszę sprawdzić, czy mikrofon się ładnie rusza. Okej, dobrze się rusza mikrofon. Możesz się przeteleportować, bo jestem przy tym meteorycie, bo moi pęta. Wiesz co, a poleciałbym sobie jeszcze troszeczkę jakby na piechotkę, bo też na tych klockach sobie lubię biegać. Ale jakbym chciał, to się na pewno do ciebie teleportuję. Jeszcze tak z modów, które bym widział na tym serwerze, to na pewno są mody na komputery, na ComputerCraft, znaczy ComputerCraft, Open Computers. Open Computers, dokładnie. I Computronics od naszego wspaniałego kolegi, przyjaciela, to czy jeszcze Filip go nie poznał, ale myślę, że tak to się stanie, że kiedyś go pozna. Adriana Siekierki, który jest wspaniałym moderem, zajął się kiedyś Buildcraftem, czyli niemieckim modem na obrazki. O, zaczyna mi kompas wariować. Tutaj jest? Tutaj jest dziurka, tutaj na dole. Dziurka? A to czekaj chwilę, bo... Dziurka.
Ale mi się przypomniał taki film, gdzie dziewczynka, tak, dziewczynka, dziewczynka będąc na szczycie bloku pokazuje, że w jakimś tam otworze wentylacyjnym, w jakiejś tam dziurce, takie mają gniazdo. No właśnie, to znaczyło ta dziurka sobie. No. No dobra, możesz skakać jak chcesz. Fajna faktura. 11 skystone. No i tak to wygląda. Fajna faktura, naprawdę. To było dobre, nie wiem, na jakąś salę komputerową czy coś. Fajne. Ogólnie tak wygląda jeszcze ten przepalony blok. Ładnie. Niestety się nie da z tego, bo nie da się z tego bloka wyskoczyć. W górę, tak, ciep. Ale można sobie zrobić imprezę. Puści się kaseta. Połczyk skomponuje kasetę, to... O! No i płyniemy w górę. Albo utoniemy jak hipcie w Titaniku. Cia. A, przeżyłem! Hurra! Jesteśmy uratowani. I na przykład Dawidek to by... A nie, w sumie pieski pływają się. Się pływa przecież takim stem na pieska. To Dawidek jednak nie miałby problemu. W sumie ciekawe, co Dawidek teraz na tym nowym komputerze gra, bo w sumie spełniło się go chyba największe marzenie z tego, co słyszałem. No. Że dostał ten jakiś tam komputer z eBay'a, tam z jakiejś tam pomocy dla powodzianych. więc w sumie fajnie, ale on tam chce nagrywać siebie, jak jeździ ciężarówką, nie? No niestety. Wiesz co, jedni lubią jeździć, nie wiem, samochodem 120 na godzinę, czy tam 240, czy więcej nawet. A inni lubią jeździć ciężarówką, która ma ograniczenie prędkości produkcyjna. No, są mi tacy. No wiesz, no. Jedni piszą poematy, a inni szczekają. Takie są po prostu koleje, takie są koleje rzeczy. No. A jeżeli byście chcieli tam więcej wiedzieć, co jeżeli chodzi o moje railsy, bo kiedyś nagrywałem railsy na przykład, to mam taki pomysł teraz nietypowy dosyć, zrobić tak zwane logowanie pojedyncze. Logowanie pojedyncze jest takim czymś, co macie na przykład w Google'ach, na przykład macie, znaczy generalnie to jest w Google'ach, w Microsoft'cie oraz Facebook coś takiego prowadził, że zamiast mieć jedno konto do, jeszcze jedno konto do Gmaila, drugie do YouTube'a, trzecie załóżmy do kalendarza Google, czwarte do Androida, to jest jedno konto Google, które jest do wszystkiego. Tam macie podane nazwisko, macie ustawiony awatar, macie adres podany i dzięki temu możecie się logować za pomocą tego konta do wszystkich usług Google. Podobnie jest z Microsoftem. Konto Microsoft upoważnia do Hotmaila, do Windowsa, do Windows Phone'a. Tak, za 5 lat będą mnie oglądali i będą pytali się, a co to jest Windows Phone? No bo już wtedy tego nie będzie. Już w tej chwili umiera, a potem już będzie. Tak. Aha, zapomniałbym jedna rzecz. DPA. Dlatego Windows po prostu też ma coś jakiego, takie malowanie. I chciałbym, żeby w WTC każdy użytkownik miał też swoje konto i to konto uprawniało do wielu rzeczy na raz, czyli oddaję Ci, Filipie, ten kompas do meteorytów. Okay. Super sprawa. A tutaj są serwery, tutaj jest. Tutaj stoi Minecraft WTC. Dokładnie. Tak. To jest jakoś zaświeczone? Tak, to jest zaświeczone. No. Super nie, sprawa. Nie, fajna sprawa. Lubię systemy dla bezpieczeń. Jest ten słynny piec. Jakiś... Jejejejeje, nieźle. Pochodnie.
Fajne, fajne systemy, naprawdę. Właśnie to mówiłem, aha, o logowaniu pojedynczym i WTC. Każdy użytkownik WTC będzie miał swoje własne konto, które będzie uprawniało go do dostępu do wielu rzeczy. Między innymi będzie mógł sobie tam skeszować klucz TeamSpeaka, dzięki czemu będzie mógł sobie jakby odzyskać dostęp do TeamSpeaka na każdym nowym komputerze. Będzie mógł mieć dostęp do poczty firmowej, do serwerów linuxowych, gdzie będą hasła bieżące zmieniane. Będzie nasze forum dyskusyjne i wam będzie Messenger. Tak, budujemy WTC Messengera. Messenger będzie służył, jak sama nazwa mówi, do wymiany wiadomości i będzie to w formie najpierw interfejsu webowego, a potem również apki dla iOS-a, Androida, dla Windows Phone, nie, bo Windows Phone zmarł. Tak, co to jest? Jakaś faktorka z mechanizmu. Z mechanizmu. No, tutaj mamy automatyczne przepalanie, ogólnie przerabianie wszystkich surowców i materiałów. Ładnie, ładnie. I dzięki temu jesteś w stanie z żelaza, które ukopiesz, Żelaza już nie kopię, bo mam tyle tych RMC, że no nie potrzebuję po prostu. A w jaki sposób teraz wynajdujesz surowca? Kopiuję sobie stole. A poczekaj, kopiujesz, ale musisz coś mieć, żeby sobie powiększać cały czas ten limit RMC. To znaczy na początku używałem, jeśli pokazuję, używałem tego i tego. Fajna sprawa. A więc tak, wiesz na przykład, że... No, i tutaj Red, znaczy to jest ten Energy Collector MK3. I to się... Red Matter, ojoj. Alternate Fuel, Mobius Fuel. Teraz jak do tego dodasz... A Philosopher Stone nie jest aż taki drogi. Nie jest aż taki drogi. No właśnie patrzę teraz w craftingach. Przepraszam was widzowie, że może wam to trochę ścinać, ale to jest test, ponieważ nagrywam w innym bitrate'cie. Bitrate jest wyższy. Chwila. Jaką ja mam rozdzielczość? Bo ja widzę, że mam 16 FPS-ów. Hola, urwisie, coś mi tutaj nie gra. 852 na 480, czyli taka rozdzielczość, jaka powinna być. 5000... Aha. Widzę, o co może chodzić. Chodzi o encoder preset, który jest ustawiony w tej chwili na ultra fast, a był na very, very fast. Więc trochę coś chyba upsułem, czy nie wiem. Tak. Video. Dobra, kolejny film będzie lepszy. Przepraszam was, jeżeli w tej chwili macie problem z ilością klatek na sekundę. To nie było zamierzone. Mam nadzieję, że następnym razem będzie lepiej. Mam też taki plan sekretny, to wam ujawnię teraz na odcinku. Mianowicie zamierzam nagrywać filmy za pomocą innego komputera, natomiast nagrywać je na Macu. Będę nagrywał Maciem, w sensie będę grał sobie na Macu, natomiast Mac będzie miał podłączony jakby zewnętrzny monitor, który w rzeczywistości nie będzie zewnętrznym monitorem, tylko kartą taką wewnętrzną do komputera, która nagrywa obraz ze złącza monitorowego. Dzięki czemu będę mógł Maca sobie odciążyć. Będę mógł na Macu grać tak, jak po prostu gram normalnie, bez żadnych problemów opóźnień czy innych rzeczy, tak jakbym zupełnie nie nagrywał, a inny komputer będzie nagrywał po prostu obraz z tego złącza Macowego. Prawdopodobnie podciągnę sobie również mikrofon, ten studyjny Yeti. I będzie z niego pobierany głos. Równocześnie z głosem z Maca. Z HDMI. Więc mam nadzieję, że będzie to fajna rzecz. Zobaczymy, jak to nie działo. Ten support, w sensie support do tego nie jest aż taki drogi. Myślałem pierwotnie, że pociągnę sobie HDMI i będę Avermedią po prostu to streamował. Natomiast dostał mi się w ręce jeszcze lepszy pomysł i chyba tańszy niż Avermedia, bo kosztuje to jakieś tam $30, więc nie jest aż takie, nie jest aż takie drogie. Chodzi o to, że do Maca będzie podłączona karta, znaczy do Maca będzie podłączone przez HDMI
takie urządzonko, które będzie transmitowało obraz przez Ethernet, przez kabel. I to urządzonko będzie jakby udostępniało obraz z monitora Maca na sieć wewnętrzną, a komputer drugi będzie miał OBS-a i będzie nagrywał input z tej sieci wewnętrznej, z tego urządzonka przez IP. Więc będzie fajnie. Zobaczymy, czy będzie aż tak fajnie, jak ja sobie to zaplanowałem. Słyszałem, że są w tym rozwiązaniu opóźnienia rzędu tam 500 milisekund. Z tym, że to u mnie nie sprawia problemu, ponieważ dźwięk potem sobie mogę wyrównać, ale myślę, że dźwięk będzie równo z obrazem. Chociaż nie jestem jeszcze tego tak do końca pewien. Myślę, że na pewno dźwięk z komputera będzie równo z obrazem, a czy dźwięk z mikrofonu, to zobaczymy. Tego jestem jeszcze nie do końca pewien. Natomiast już na grupie deweloperskiej panowie mi polecili, bardzo wam dziękuję, jeżeli mnie oglądacie z Sysops DevOps Polska. Po prostu sobie takie urządzenie kupię. I zobaczymy, jak będzie taka transmisja szła. Jak myślisz, Filipie, czy będzie to fajnym pomysłem? Fajnym rozwiązaniem? No dobry pomysł, jak odciąży Maca, no to... A więc tak, teraz zobacz do tej skrzynki i zobacz na prędkość produkowania tych sztabek żelaza. A, po prostu bajka. Ale to jest jeszcze mało. Tutaj masz obok zegarek, który dodaje 20 tików do wszystkich rzeczy, które się znajdują w jakimś tam promieniu. Aha. Otwórz teraz skrzynkę i ja włączę ten zegarek. Dobra, patrzę. Ojej! Ale to jest overpower, Filipie. Powinniśmy to i tamy zablokować. No, może troszeczkę jest overpower. Bo po prostu graczy tak naprawdę to odciąga od kopania i od tego miningu, od tego zdobywania surowców, przepalania ich. I tak naprawdę jedyne, co gracz robi, to robi takie maszynki, które mu pojawiają itemy znikąd. Więc to jest takie trochę średnie rozwiązanie. Wiesz co, z punktu widzenia gracza to nie ma dla mnie żadnego problemu. Tylko z punktu widzenia osoby, która chciałaby sobie pograć w klocki, nie wiem, 3 miesiące, 4 miesiące i w ciągu tych 4 miesięcy co chwila coś nowego robić, to byłoby to takie trochę przykre, że za chwilę mamy wszystkie itemy. Bo wystarczyłoby wykorzystać coś. Ale tak to jest to naprawdę fajna sprawa. Ile masz AMC? W tej chwili mam 584 miliony. Ojej, ja mam 100 tysięcy. Dodatkowo w systemie Applied Energetics mam 1150 piecy z Red Matter i każdy ma 10 milionów AMC. O! Elegancko. A jak masz? A do czego używasz Applied Energetics? No, możesz sobie otworzyć. Zobaczyć, co tam mam nawet. No, rozumiem, ale tak naprawdę każda z tych rzeczy ma jakąś wartość, nie? No tak, ma wartość. I możesz to po prostu zrespić za pomocą EMC. No, masz rację, ale niektóre rzeczy z modów nie mają EMC i dlatego mam właśnie tutaj tą fabrykę procesorów w tym drugim budynku. Mhm. Tutaj masz autocrafting przedmiotów. Też na przykład do rzeczy z Applied Energetics czy coś takiego. I tu jest ogólny autocrafting. Rzeczy, nie wiem, z mechanizmu, tu mam kable w środku. Fajna sprawa. I wszystko możesz sobie zamawiać za pomocą wireless terminal. A wireless terminal to jest po prostu bajka. Super sprawa. Jeden wireless terminal, 2000 euro. Popatrz sobie na te tutaj crafting monitory. Nie mam dostępu do nich. Ale wystarczy na nie popatrzeć, bo tam się wyświetli. Nikt mi się nie wyświetla. Ja nie mam Wajla. Znaczy nie, wystarczy, że po prostu na nie będziesz patrzył i ja zaraz coś zamówię, na przykład. Czekaj chwilkę. Zamówię na przykład 8 paneli słonecznych. O, super! I tutaj ci pokazuję, co kraftuję w tym momencie. Możesz je otworzyć. To są panele, nie mogę tego otworzyć, ale widzę, że się kraftują. To czekaj chwilę, ja to za chwilę ci dam kartę biometryczną. O, ublażnienie. Biometry kart. A?
Weź to i kliknij prawym. Tak, 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 znam to akurat. Coś mi się nie nagrało. No to shift i, shift i prawy. A, shift i prawy, dobra. A, dobra, mam nagrane. Ja tutaj ci dodam teraz to... Ublażnij. Okej, okay, i już masz sobie otworzyć. Security term. Wow. Dobra. Ale fajna strona, normalnie jak permisje w Linuxach. ETC, PSSWD. A crafting status. Teraz masz sobie otworzyć i wszystko widzisz. Ojejciu. Co się właśnie craftuje w tym momencie. Ale fajna sprawa. I ten czas normalnie jak w tych grach pay to win. Dokładnie. Możesz też przejść tutaj do tego ceglanego budynku. Aj, sorry, nacisnąłem cancel. Myślałem, że to mi zamknie to. Nie, spokojnie, spokojnie. Możesz też przejść tutaj do tego ceglanego budynku. Zobaczcie, jak tutaj się wszystko craftuje automatycznie z mechanizma. O ja, fajne. To jest wszystko od razu spięte w system, ale... Wszystko jest automatycznie podłączone. A, piękne. Ten cały system, co tutaj widzisz, zajmuje tylko jeden kanał na tym kablu niebieskim. A ile jest kanałów ogólnie? Kanałów jest tyle, ile masz ME kontrolerów i do każdego ME kontrolera możesz podłączyć P2P tunel, który tak jakby po jednym kanale możesz wysłać 32 kanały bezpośrednio z ME kontrolera. A ty masz ile ME kontrolerów? Mam 3 ME kontrolery i podłączony mam do tego, już liczę, 7 peer-to-peer tych... Tuneli. Tuneli, dokładnie. P2P, jak w torrentach normalnie. P2P. Tak. No, a z kolei jeszcze quick update odnośnie VPN-a. Mieliśmy robić coś takiego w WTC, że... Jest nasza sieć wewnętrzna, ale nasza sieć wewnętrzna jest widoczna w internecie jako zupełnie inna sieć, że widać firmę w Panamie, która nam udostępniła jakby wyjście na internet, dzięki czemu nasze aktywności są zupełnie anonimowe. Niemniej chodzi jeszcze o to, że trzeba to po prostu podłączyć, to wyjście naszej sieci na tamtą sieć, a człowiek, który miał to zrobić cały czas, nie jest tym za bardzo zainteresowany, pomimo tego, że trochę mi zrobił. Powiedział, że tak naprawdę jest sobie 2-3 rzeczy do zrobienia i to będzie gotowe, to nie za bardzo działa. W sensie nie za bardzo się wziął za to, żeby to działało. Co jest troszkę dziwne, ponieważ umówiliśmy się na zapłatę dopiero po zrobieniu całego tego zlecenia. Więc zrobił trochę i tak naprawdę chyba uważa, że jego praca to jest w ogóle za darmo. Ale to wiesz, no, każdy może mieć jaki pogląd chce, nie Filipie? Dokładnie. Więc tak to wyszło z tym VPN-em, a ja w tej chwili jestem z VPN-em, który jest widoczny jako Niemcy, natomiast mam tamto konto w tej firmie, która mi tamto konto udostępniła w Panamie, ale nie mogę z tego korzystać jakby jako wyjście naszej sieci wewnętrznej. To jest trochę... A, dostanę jakąś wiadomość. Drodzy widzowie, breaking news dosłownie. Mój kochany brat ma we wtorek rozmowę na stanowisko kierownika sklepu. Więc klaszczemu brawo bijemy. Klas, 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 klas. Na chwilkę. Tak. Niech się cały YouTube o tym dowie. Niech sobie dramę zrobią, lakarną inni. Tak więc... życzę Braciszkowi szczęścia. Niech mu tam Mac na High Sierra śmiga i kaseta nie stuka przy przewijaniu. Nie? Dokładnie. Więc trzeba było jeszcze coś w klocuniach zrobić. W wieże bliźniaczej już widzieliście. Będę potrzebował wgrać tutaj jakiś ekwiwalent plugina LWC do sterowania, w sensie do zabezpieczenia terenu i do blokowania drzwi, żeby drzwi się otwierały po prostu po kliknięciu w ręce, obydwie części, obydwa skrzydła tych drzwi, żeby się otwierały. Tak.
Dobra. Co tam jeszcze w naszym drugim WTC? To jest enchant, tak, to jest 20. Trochę tam pokopałem ten tunel dla pana Dojcza. Nie wiem, czy ja wziąłem wagonik ze sobą. No tak, wagonika znowu nie ma, no to muszę lecieć do home'a. Muszę sobie ten wagonik wyczarować. Jak to dobrze, że można ten wagonik wyczarować, że mogę mieć tych wagoników w jednej chwili 14, a potem mogę mieć 0, bo wszystkie sobie przerobię w system. Wezmę sobie wagonik jeden. Pokażę wam, jak jest z progresem przy budowie tunelu. Nie jest aż taki duży ten progres, ale lepszy rydz niż nic. Zaraz je pojedziemy. Troszeczkę mnie jakby tak ścinało, lagowało czy coś, nie wiem. Tutaj są w tym tunelu takie jakby zniżenia. Są takie dwa zniżenia. Pierwsze zniżenie jest dlatego, że nad nami jest sala użytkowników. Tam sobie użytkownicy zrobili salę. A ja chciałem, żeby nie widzieli, że tutaj jest mój tunel. Dlatego zrobiłem po prostu takie obniżenie, żeby to nie było widoczne. Drugie obniżenie. Zobaczcie na chwilę. Drugie obniżenie jest tutaj. Wygląda, jakby się tunel kończył, ale w rzeczywistości się nie kończy. Tylko schodzi w dół. I tutaj można dalej kontynuować jazdę. To jest też z powodu tego, że użytkownicy sobie z kolei zrobili tunel swój, z którego wydobywali diamenty. Natomiast ja sobie zrobiłem obejście do tunelu, żeby też nie widzieli, że tutaj jest mój tor, który prowadzi do tajnych kwater niemieckich. Trochę mi czasu zajęło zrobienie tego tunelu aż do tej chwili. Natomiast chciałbym zrobić tutaj wykorzystanie moda Steve Cards, który jest dosyć fajnym modem na automatyzowanie wykopu takich tuneli. Steve Cards jest ok, jasne, nie ma problemu. Tylko że potrzebowałbym jeszcze tutaj jednego moda, który się nazywa Railcraft, który umożliwia użycie lepszych torów, takich różnych, które na przykład same się załączają, same się wyłączają, wykrywają tam różne rzeczy. Można je jeszcze w bardzo fajny sposób automatyzować przy współpracy z kilkoma innymi modami. Tylko z tego co wiem, jeszcze moda Railcraft nie ma na Minecrafta 1.12.1. Nie wiem, czy się coś zmieniło, Filipie, jak myślisz? Znaczy, mogę zobaczyć, czy jest, ale wątpię. To jest jeden z moich ulubionych modów, zaraz po Open Computers. Zaraz wchodzę na kurs i tutaj zobaczę. Kurs wyraża więcej niż 1000 słów. Nie, niestety nie ma. 10, znaczy 1, 10, 2 jest. Na 1, 10 niestety. Ktoś kiedyś mówił, że Minecraft 1.10 i 1.12 mają podobną jakąś tam bazę, więc jest dosyć łatwo to przerobić. Ja w modach już nie siedzę od dłuższego czasu, jak chodzi o proces twórczy, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest prawda. Może być tak, że jest stosunkowo łatwo przekompilować moda na 1.12, a trzeba było zobaczyć. Może będzie tak, że ja poproszę Adriana Siekierka, żeby pomyślał nad tym modem na wersję 1.12. Nawet jeżeli jest nie jest udostępniony jego kod źródłowy, to przecież są takie fajne różne dekompilatory. Słyszałem o ludziach, którzy biorą mody i sami ładują w nich bugi, pomimo tego, że te mody nie są na licencji open source i używają ich na swoich serwerach. Więc też jest ciekawa sprawa. A z racji tego, że to wszystko się dzieje w kraju, który nie jest aż taki znany na arenie światowej, to oryginalni autorzy modów nawet się tym nie interesują. A użytkownicy są na tyle niedoinformowani, że nie zgłaszają takich rzeczy. Więc tak dosyć ciekawie. Ambitnie, że tak to ujmę. Skoro już jestem przy torach, to przypomniała mi się taka historyjka z czasów, kiedy grałem w klocki w 2011, kiedy zaczynałem grać w klocki. Historyjka działa się w pierwszym moim świecie.
I pewnego dnia pomyślałem sobie, że stworzę sobie tory, które będą jechały gdzieś w nieznane i będę sobie robił jakąś taką super trasę kolei, która będzie się przez góry przebijała i jechała gdzieś w jakieś bezdroża, odkryjać nowe ziemie itd., itd. Jak pomyślałem, tak też zrobiłem. Miałem trochę wykopane metalu, znaczy żelaza, miałem trochę drewna, no i zacząłem produkcję torów. Zrobiłem tych torów, żeby was nie ukłamać, 15. I ułożyłem je jeden za drugim i miałem super trasę, 15 torów. Podróż nieznana. Nie filikiem? No to nieźle. I potem jeszcze zrobiłem płotek koło tych torów, żeby nie wypadł z metalika. Takie były początki. Albo pewnego razu myślałem, albo generalnie to były początki podtrzymywania gry w Minecrafta, jeszcze wtedy się na mowach nie znałem. I kuzyn mi opowiadał, że jest wiele rodzajów jest potworów, wiele rodzajów jest zombie. I są różne zombie, jest król zombie, którego jak się zabije, to inne zombie będą ci wszystkie służyły, który gdzieś tam sobie mieszka w piątej kratce, czy jakoś tak. Natomiast ja tak sobie szedłem w świecie i jest woda i w tej wodzie pływa ośmiornica. Ja myślę sobie, ojej, jakiś zombie, pewnie mi jakąś krzywdę zrobi. Więc co ja zrobiłem? Wziąłem ziemię, ogrodziłem tą ośmiornicę dookoła, ale tak się będę nie zbliżać, bo jeszcze mnie zabije, nie? Generalnie ośmiornice to nie są aż takie zwierzątka przyjazne. Ale ogrodziłem tą śmiernicę, to skradam. Wziąłem nawet miecz z żelaza, no i tak ciach, ubiłem tą ośmiornicę. Raz, drugi, trzeci. No, zabiła się. A super, mówię, zabiłem jakiegoś potwora, jakiegoś zombie zabiłem. No, a potem z kuzynem się dowiedzieliśmy, że ośmiornice jednak nie są szkodliwe i nie wyrządzają krzywdy. Tak to było. Takie historyjki z początków Minecrafta opowiadane na balkonie mojej super posiadłości. Patrząc w stronę domu użytkowników, którzy już tutaj nie grają. Też nie grają dlatego, że jest Minecraft tylko na premium zrobiony i nie wbija i tak. Znaczy jeden użytkownik wbija, a drugi użytkownik nie wbija. Cóż, jedni wolą wydawać pieniążki na chińskie bajki, inni na konta premium do Minecrafta. Tak. Natomiast ten lapis jest dosyć dużo warty, to mogę sobie przerobić na jednostki. No fajnie, 853 tysiąca z samego lapisu tylko. Więc fajnie, a zaraz zobaczę. No ten lapis jest dosyć drogi. Używałeś Filipie może Digital Minera? Tak, używam Digital Minera całkiem sporo. Najlepszy miner, jaki może być. Endech Kłachy. To jest Endech Kłechy. Pozdrawiamy Polskiego, jeżeli ogląda ten odcinek, a wiem, że część odcinku ogląda, to też ma pozdrowienia. Normalnie prawie jak na transmisji wideo u pewnego DJ-a. Wielosubskrypcjowego. Dobra, jakie mamy targety na kocki w ogóle? Po pierwsze muszę zrobić AE. Po drugie muszę zrobić coś ze Steve Cardsów, żeby mi samo budowało tunel do naszego zachodniego przyjaciela. A sobie zrobię listę w ogóle. Nie, nawet mam już pomysł. Przejdziemy za momencik na moją przeglądarkę internetową, gdzie jest Nemo, nie Nemo, gdzie jest taki program jak Trello. Trello służy do tego, żeby organizować swój układ rzeczy do zrobienia. Najpierw sobie przejdę na inną tabelę, taką tabelę, która jest lepsza. Tak. Dobra, to sobie jeszcze order przerobię i to się nie trzeba. To się robiło tak. O, tak, tak,
transform center to screen, a jeszcze inaczej. Tak, cały czas jeszcze nie ogarniam do końca tego OBS-a, ale może już niebawem będzie z tym lepiej. To powiększę, żeby nie było paska. Bardzo widać. Dobra, mogę teraz zrobić. Aha, jeszcze zobaczę, czy mikrofon będzie wszystko inne i tak dalej. To zrobię kopię i to pójdzie do web browsera, to wkleję mikrofon i jeszcze musi iść system, skopiuj browser. Dobra, wklejamy. Ok, dobra. Ciach, jesteśmy teraz w mojej przeglądarce internetowej. I tutaj jest coś takiego, gdzie z Filipem wymieniamy się pomysłami na serwer. Filipie, czy regenerate mining mam przesunąć na zrobione? Tak, no bo tam już wszystko, wszystkie ruty są, a więc można to przesunąć. I generalnie jest tak. To jest tak zwany Kanban, czyli taka. Wziął się to z tego, że była taka japońska tablica podzielona na 4 części, do zrobienia, robione, jakby sprawdzenie, czy to jest na pewno to i zrobione. Więc tak, tutaj jest te nowości, tak, super. Jeszcze więcej. Okej, przeczytałem, po co się to cały czas pokazuje ten hipcio. Dobra, więc tak, tutaj jest. Generalnie code review to jest coś takiego, że przypuśćmy, jeżeli ja programuję aplikację, znaczy ja już programuję aplikację rejsową, którą ja go poprosiłem o wykonanie, której ja poprosiłem, żeby ją Janusz wykonał, gdyby, to potem już pokazuje mi, jak to zrobił i to jest code review, czyli ja sprawdzam, czy ten kod, który on napisał, jest naprawdę fajny, dobrej jakości i tak dalej. Tutaj jest Make Portals, ponieważ mamy taki plugin, który nazywa się Project Portals, tak samo jak Project Worlds, i te dwa pluginy, jeden z nich pozwala na tworzenie wielu światów w Minecrafcie, a drugi pozwala na tworzenie portali pomiędzy tymi światami. A tutaj jest Launcher. Launcher jest w trakcie developmentu, tylko mam problem z tym, że nie mogę ustawić kodowania polskich znaków. Wyświetlają mi się albo kwadraciki, albo pytajniki. Pewnego razu doszedłem do tego, jak ustawić te polskie znaki, ale potem miałem z tym problem i te polskie znaki chciałbym się jednak ustawić. W trakcie robienia jest aktualnie launcher, więc trzeba go tutaj przesunąć. Więcej modów. Code review and testy. Extra utilities. Project E mamy. Extra utilities jeszcze nie mamy, trzeba go dodać, bo to jest fajny mod. Natomiast jakie jeszcze mody chcielibyśmy dodawać, Lipie? Jakie mody? Patrzę. Open Blocks chyba. Open Blocks, tak, to jest bardzo fajny mod, open source'owy w dodatku. Blocks. Click and Chunks jest zrobione. I chyba wszystko. Teraz patrz, Open Blocks. 1.6 wymaga Open Lib 0.1.0, ok. A, to jest download PQR. Dobra, Computercraft jest nowa wersja. Computercraft, tak, no zobaczymy. Tak, open source. Maja na święto pracy w sumie. Bardzo ładnie. Ale komputer Craft jest tylko na 1.8.9. Ojej. Ale no, chyba była największą wersję. Nie wierzę. Teraz wejdziemy sobie na GitHuba. CurseForge to jest po prostu. No, nie lubię CurseForge'a ogólnie. Bo przedtem to było tak, że każdy YouTuber, raczej każdy moder miał swojego moda na swojej witrynie. Chodziło się, downloadowało się i było fajnie. A teraz jest jeden wielki kurs, gdzie to wszystko się skupia.
I to już nie jest taki duch Minecrafta, takie stare czasy, gdzie się wrzucała moda na Mediafire, ściągało się stamtąd. No to było fajne jednak, a teraz jest jeden wielki moloch, kurs. Usuwało się metainf. No, usuwało się metainf. Część modu była do lib, część była do resources, część modu była do mods, część modu była do Minecraft YAR. Co prawda teraz chodzi inaczej, ale tak naprawdę nie mam problemu z tym, że mody się instalują łatwiej. Mam problem z tym, że jest jeden moloch, który się nazywa Kurs, który zrzesza wszystkie mody. I tak naprawdę Minecraft Forum tak się trochę zapuściło. Dawniej, jak się szukało moda dla Minecrafta, to się chodziło na Minecraft Forum i tam po prostu był dany... Znaczy, wpisywałeś nazwę moda i pierwszy wynik, jaki ci wchodził, to był Minecraft Forum. I na Minecraft Forum był cały ten temat dotyczący moda. Zawsze się tam przeglądało, komentarze się czytało, jak tam ludzie są napaleni na tego moda, jaki on jest super i tak dalej, jakie są bugi. To było takie fajne, to był taki stary duch Minecrafta. Potem kurs przejęło forum Minecraft Forum i trochę mnie to po prostu tak zasmuciło. Znaczy, nie z powodu tego, że w ogóle kurs przejęło Minecraft Forum, tylko z tego powodu, czym jest kurs, bo kurs jest platformą nie tylko do Minecrafta. Jeżeli byłoby to, nie wiem, nazwałoby się to, nie wiem, Minecraft Portal i Minecraft Portal przejęłoby Minecraft Forum i zrobiłoby kurs Fort, na przykład tam jak ten Minecraft Fort jest, a na przykład Minecraft Mod Repository, to byłoby to ok, ale kurs tak naprawdę to jest platforma nie tylko do Minecrafta. To jest też do tych gier, za którymi nie przepadam specjalnie. Między innymi World of Warcraft, między innymi na jakiś Wildstar, nie znam, nie wypowiem się. Runes of Magic, nie znam, nie wypowiem się. World of Tanks to jest jedna z tych gier, które wymagają płacenia, aby być dobrym. Bo generalnie słyszałem, że osoby, które nie płacą, nie kupują są jakieś tam kontrpremium czegoś, to mają znikome szanse i mają bardzo duży współczynnik śmierci. No, nie znam Wildstara, nie znam Riftu, nie znam Firefalla. Kerbal to kiedyś było podobno fajne, jakieś tam rakiety się budowało. Generalnie był taki program na Androida, który się nazywał Simple Rockets, który służył do budowy rakiet, to że my grali z kolegami w czasach gimnazjum. Terraria. No, Terraria to jest Minecraft 2D na komputery, które są słabe. Czyli jak Budawidka. Oj, przepraszam, Dawidek ma nowy komputer, to jednak nie. Dobra. W ogóle, co to jest Wildstar? Jakieś takie też MMORPG. Forge UI. No, jakieś takie śmieszne hitki. Ale wydawało mi się, że kurs odpowiada też za League of Legends, że League of Legends też wspiera jakoś, czy coś z tym. Kurs. Chciałem właśnie zhejtować League of Legends i patrzę i nie od tej, po tej grze śladu, więc takie to jest trochę takie dziwne. Zobaczmy na pomoc. Chciałem zhejtować CSGO. Dobra, trochę mi się zmienia zdanie o kurs jako o czymś, co wspiera tylko tą grę, gdzie się jeździ czołgami i płaci Niemcom. I również wspiera Minecrafta. Dobra. Open Mods, czyli robimy tak, robimy nową listę rzeczy do wgrania. Lista zadań, mods. I zrobimy tak. Extra utilities. Zrobimy open computers. I witryna cały czas pamiętam bardzo dobrze, to jest ok. Silly. No i mają fajne te stable versions i tak dalej. Jenkins build server. Są super sprawy. Jakiś architekt
Co to jest architekt mat? A, dobra, rozumiem, dobra. Open Computers 1.12. Nie wiem, czy to nie jest... Zobaczę, see more information here. Remember to make a backup of your world. 1.10, klasy, modyfikacja. Debug card, ender.io. Fix have changed. Metadata. Oh, massively major OpenOS update. Made by Payonel. Zobaczymy, co Payonel wymyślił. Dobra. No tak, tylko nie wiem, gdzie jest wersja na 1.12.1. Jest 1.10.2. Announcementy. Jeden, dwanaście, dwa. Ładnie. A to sobie zapiszę do listy. Okej, to mamy. No zobaczcie, na kursie jest, a tutaj nie ma. Jest tylko na 1.12. A zwracam honor, jest dostępne na 1.12.1. Zwracam honor, bo to kiepskie opisanie. Cały branch widocznie napisany jako 1.12, tylko inne pliki, znaczy kilka plików wychodzi podczas kompilowania. Tak jest na przykład z Launcherem, że wychodzi kilka plików, czyli tam modpack creator, jakiś launcher, który jest z możliwością czarnego motywu i tak dalej. Wychodzi kilka rzeczy. Extra utilities, Open Computers, Computronics. To jest wspaniały człowiek o nazwisku Adrian Siekierka. I tutaj jest download do moda. 1.12.1. Bardzo fajnie. Tak mnie to trochę dziwi, że Adrian nie ma cały czas swojej witryny, tylko wraz z Vexatosem mają swoją wspólną taką witrynę, która w dodatku nie jest napisana przez nich od zera, czy tam na jakichś Railsach, czy załóżmy w Emberze, czy innym Reakcie, Angularze, czy innym takim tego typu narzędziom, tylko że to jest na takim silniku, który gdzieś było tam napisane, ale teraz nie widzę tego, jak się ten silnik nazywa, ale to jest jakiś taki gotowy silnik do pisania wiki. Więc to jest takie też trochę dziwne. Da, mamy komputernik gotowy. I to sobie ustawimy termin do jutra, do godziny 19. Więc tak się przedstawia progres z klockami, z serwerem klocków. Co będzie
co będzie w najbliższym czasie modyfikowane, zmieniane. Wrócimy sobie jeszcze do klocków, zobaczymy jaka jest pora dnia lub tam nocy. No i mnie wywaliło. Wywaliło cię? Za co? No, skraszował Applied Energistics. A co się stało? Próbowałem dodać nowe patterny, żeby automatycznie mnie klastowało i jakiś tam przedmiot chyba skraszował grę, jak wszedł do tego terminala. Będę musiał zapytać się generała, czy on ma takie błędy z Applied Energistics. Myślę, że na pewno będzie wiedział. Jeżeli nie, to może mieć spaczowanego moda całego. Może się podzieli. Więc to było na tyle, jeżeli chodzi o klocki. Myślę, że to odcinek trochę wam rzeczy wyjaśnił. A jeżeli chcecie coś tam jeszcze się dowiedzieć, to piszcie komentarze, czy tam na privie, czy na czymś tam. A ja się z wami żegnam. Do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Pożegna się Filipie z widzami też? No, to papa, do kolejnego odcinka. No to papa.